Chciałbym, abyśmy wszyscy uczcili chwilą pamięci. Proszę się skupić na moją komendę. Marsz! Spocznij. W ten sposób uczciliśmy pamięć żołnierzy wyklętych, chociaż ja bym wolał nazywać to święto żołnierzy nieujarzmionych. Wczoraj obchodziliśmy Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych. W Pelplinie, w gminie Pelplin obchodzimy go 2 marca, organizując bieg, grę uliczną Wilczym Tropem. Młodzi ludzie spotykają się po to, aby uczcić cześć tym, którzy oddali życie za niepodległość, którzy często zapomniani, poniewierani, umierali, oddając życie za naszą niepodległość. Dzisiaj ci młodzi ludzie mogą o nich przypomnieć. Mogą pokazać, że nadal można być patriotą, pamiętać o tych, którzy oddali życie za naszą wolność. Cieszę się, że tak licznie młodzi ludzie odpowiedzieli na nasze zaproszenie i dzisiaj po raz kolejny, czwarty, będziemy odbywać grę uliczną Wilczym Tropem. Także przyzwyczajmy się do widoku młodych ludzi dzisiaj na ulicach miasta, którzy będą wykonywać zadania, które przygotowali dla nich organizatorzy. Wszystkim życzymy powodzenia, doskonałej zabawy i odrobiny refleksji nad tym, co wydarzyło się w historii Polski.